Urząd Miasta uruchomił tak zwany Zielony Punkt, w którym mieszkańcy Wałbrzycha będą mogli uzyskać wszelkie informacje o funduszach na ekologiczne inwestycje i praktyczne porady, jak obniżyć koszty energii w swoich domach czy mieszkaniach. Osoby, które dotychczas próbowały przebrnąć przez papierologię związaną ze staraniem się o dofinansowanie na wymianę źródeł ogrzewania lub inne proekologiczne inwestycje, wiedzą, że dla mniej wprawionych potrafi być to droga przez mękę. Między innymi dla nich powstał Zielony Punkt, w którym pracownicy Biura Środowiska i Klimatu będą prowadzić konsultacje. Zarówno państwo, jak i Unia Europejska, samorząd przeznacza coraz większe środki na wszystko to, co jest związane z klimatem, ze środowiskiem, z wyzwaniem pod tytułem katastrofa klimatyczna. Ten punkt otwieramy po to, żeby te sprawy przybliżyć mieszkańcom naszego miasta. Jakie mamy doświadczenia ostatnich kilku lat? Doświadczenia są takie, że pojawiają się programy takie jak Czyste Powietrze, Nasz Prąd, Ciepłe Mieszkanie i wiele innych, również te, które były przez nas inspirowane z budżetu miasta, i bardzo duża grupa mieszkańców ciągle albo być może już na stałe nie będzie mogła uczestniczyć w tych programach ze względu na kłopoty komunikacyjne. Inaczej mówiąc, nie do wszystkich docierają albo są łatwe strony internetowe, katalogi, zgłaszanie projektów, informacja, która brzmi jakoś abstrakcyjnie. Uznaliśmy, że punkt, w którym będzie można zapytać osoby kompetentne, jak wypełnić wniosek, co należy zrobić, jak należy pokierować sprawami, żeby właśnie sprawy związane z energią odnawialną, ochroną środowiska, termomodernizacją, dotacjami, jak należy rozwiązać, taki punkt po prostu jest potrzebny. Punkt mieści się przy ulicy Sienkiewicza 8, w budynku, gdzie znajduje się Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu. Oprócz kwestii związanych z dofinansowaniem, będzie można także usłyszeć praktyczne informacje dla użytkowników ekologicznych źródeł ciepła lub energii i ich optymalnego wykorzystania. Ten punkt ma być takim właśnie punktem, pierwszym punktem kontaktu. Może kogoś, kto nigdy nie wiedział, że tam można u nas się o czymś dowiedzieć, to tu postaramy się zatrzymać, zainteresować. Starali będziemy się, żeby informacja, którą tu udzielimy, była już wyczerpująca. Wiadomo, że jeżeli to będą jakieś jednostkowe sprawy specyficzne, które faktycznie są w gestii innego biura czy innej jednostki, tak, no tak będziemy instruować, proszę podejść, albo będziemy dzwonić i spróbować wyjaśnić przy pomocy kompetentnych już pracowników innych jednostek. Jak wynika z szacunków Urzędu Miejskiego, nadal jest spore zainteresowanie mieszkańców dofinansowaniami na wymianę źródeł ciepła. Dzięki dostępności nowego punktu magistrat liczy, że jeszcze więcej osób zdecyduje się skorzystać z tych programów.